Cześć! Pozdrawiamy Was ponownie z Austrii. Znajdujemy się w Carduntum, czyli regionie znajdującym się na wschód od Wiednia. A tam za moimi plecami odbywa się jedna z najważniejszych imprez, jeżeli chodzi o austriacką scenę winiarską. Doroczna prezentacja win od Stowarzyszenia Austrian Traditions Weingüter, czyli stowarzyszenia obejmującego winiarzy rezydujących na północy Austrii, wzdłuż naddunajskich regionów Wagram, Traisental, Kremstal i Kamptal. W tym roku dołączyli do nich winiarze z Wiednia i z Carnuntum. I to właśnie dzisiaj te dwa regiony, czyli Wiedeń i Carnuntum, są testowane. To wydarzenie jest dla nas, czy zaproszenie na to wydarzenie jest dla nas bardzo ważne i bardzo cieszymy się, że organizatorzy jakoś nas docenili i takie zaproszenie wystosowali, bowiem to jest istotne. Klasyfikacja Erste Lage, którą to stowarzyszenie prowadzi, obejmującą najlepsze winnice znajdujące się właśnie na północy Austrii. Jeden z elementów tej klasyfikacji jest doroczna prezentacja win dla zagranicznych dziennikarzy. Kilkudziesięciu dziennikarzy, w tym roku wśród nich również i my jesteśmy, którzy oceniają te wina, którzy przyznają tym winom punktację i ta punktacja potem również jest brana pod uwagę, jeżeli chodzi o klasyfikację tych parceli, więc no, poniekąd stajemy się częścią tej historii. To jest coś dla nas niesamowicie pozytywnego i naprawdę bardzo się cieszymy, że możemy tutaj w tym wydarzeniu uczestniczyć. Czyli tak jak mówiłem, dzisiaj Carnuntum i Wiedeń. Wiedeń, czyli Gemischter-Zatze, czyli trochę Rieslingów, trochę Gliny Wertlinerów. Carnuntum, czyli głównie Zweigelt i Braufränkische. Teraz jest krótka przerwa lunchowa, a przede mną jeszcze 60 win, które powinienem spróbować. Więc tak naprawdę grafik mam mocno napięty, ale postanowiłem tę chwilę wykorzystać, żeby krótki filmik dla Was nagrać. Co jest pozytywnego, to poprawia się pogoda, bo ostatnie dni były bardzo deszczowe, zresztą winiarze się bardzo martwili, no bo w czasie zbiorów, które teraz zaczynają się, to deszcz to jest to najgorsze, co może spotkać winnice i winogrona. Zaczyna się natomiast przejaśniać, więc jest szansa, że po tej degustacji zostanie nam zorganizowany jeszcze spacer po winnicach, co będzie też fajnym momentem, żeby jakiś kolejny filmik dla Was nagrać. A ja w tym momencie się zbieram, szybko coś pójdę zjeść, a potem wracam do testowania. Trzymajcie się, cześć.